Kane czy Sturridge, Walcott i Wilshere zostali pominięci, a więc zaczynamy. Zaczynamy spotkanie tych dwóch piłkarskich potęg, ale takich mocno eksperymentalnych składach, choć biorąc pod uwagę ostatnie Mistrzostwa Europy, to z obu stron mamy po kilkunastu piłkarzy, którzy na tej imprezie byli. Widać poczucie, że rozgrywają mecz towarzyski. Lalana, Roszu pędzi na bramkę, też tego na Lalana, słupek! Adam Lalana w trzech ostatnich swoich występach w reprezentacji Anglii za każdym razem zdobywał bramkę. A tutaj był bardzo bliski podtrzymania tej znakomitej serii. Zobaczymy, jak uderzy Dyer, jeśli to on będzie strzelał, może Bertrand. Nie, Bertrand przebiegł nad piłką. Dyer pół metra nad bramką. Ciut za wysoko, ale siła dobra i ten strzał nie najgorszy. Gdyby ten rzut wolny był ze 2 metry trochę do tyłu, wydaje mi się, że piłka miałaby szansę spaść w odpowiednim punkcie. Sprawa, której gdzieś tam ci oldschoolowcy są przyzwyczajeni. Uwaga, Ali! Ter Stegen tym razem Vardy wypracował sytuację Lemu, ale bramkarz Barcelony nie dał się pokonać. No, w tym momencie kompletnie zaprzeczył temu, co Vardy powiedziałem, że mu trochę niewygodnie w tej roli. Tutaj zachował się jak typowa dziewiątka. Cross po rykoszecie, wypiąskował Hart, uderzył tuż obok Brandt. Dobrze ustawiony przy tym stałym fragmencie gry. To jest ten fragment boiska, który zawsze musi być obstawiony. Skrzydłowego na lewej stronie zagrali do Podolskiego i zablokowany strzał przez Livermora. Teraz Dele Alli, on rozpoczyna tę akcję, zbiega mu na prawą stronę Lalana, Vardy w polu karnym, Lalana przed nim Kimmich, dobre odegranie Lalany, Dyer zostaw pokazał, ale może by nie było spalonego, no i poszedł za tą piłką. Nie było jednak zakończenia akcji strzałem. Wtedy w meczowym programie, uwaga, w ataku Niemcy, ale fantastyczny strzał, to jest Łukasz Podolski, nie z karnego, nie po żadnej jakiejś asyście do pustej bramki, tylko fantastycznym uderzeniem z dystansu. Łukasz Podolski zdobywa swoją 49. bramkę w reprezentacji w swoim pożegnalnym meczu. Myślę, że nie można było pożegnać się z publicznością i z reprezentacją lepszym golem. Cudowny strzał, ten jego taki firmowy, z lewej nogi, soczysty, w samo okienko. Proszę, wszyscy stoją, wszyscy biją brawo. Owacja na stojąco, ale pełni zasłużona. Proszę popatrzeć, tutaj no, uderzył perfekcyjnie Podolski. Fajnie zachował się jeszcze Schürrle, które stojąc tyłem wyczuwał, gdzie znajduje się Podolski, strącił piłkę do niego, natomiast ten kopnął bezbłędnie. Wydaje mi się, że Hart nawet nie próbował interweniować, bo już wybijając się do interwencji wiedział, oj Joe, chyba do tej piłki nie dolecisz. I teraz wielka chwila, bo daje tę chwilę Łukaszowi Podolskiemu Joachim Lew. Nie będzie 50. bramki, ale ta 49. piękna była, jakby strzelił dwie. I pięknie się z tą reprezentacją Łukasz Podolski żegna. Owacja na stojąco, akurat na stadionie, na którym no, nie był zawodnikiem miejscowej drużyny. Natomiast doceniają go wszyscy i dziękują za te prawie 13 lat, za te 130 meczów w reprezentacji i za te 49 bramek. Sebastian Rudy, wbis Podolskiego. Ktoś tej SOR chyba, jeden z asystentów lewa pytał się, czy Kepkę to wspomina, bo tak, i zawsze jest to miłe. Koniec meczu, Łukasz Podolski bohaterem, także dlatego, że zdobył jedyną zwycięską bramkę dla reprezentacji Niemiec. Podolski żegna się z reprezentacją. Niemcy wygrywają w piłkarskim klasyku z Anglią 1-0 w Dortmundzie. Za uwagę dziękuję. Marcin Żebakow. Jacek Laskowski, do usłyszenia.